Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie Immortals Phoenix Rising, pikując do legowiska upiora Odyseusza. No, quite action is coming. Ostatni upiór w grze do pokonania, nie, ostatni opętany bohater. Dzięki czemu już żadne upiory nie będą mnie nękały. Odyseusz, opętany bohater. Kurde, w takim kapturku ala asasinowo-skridowym. Odyseuszu, czyżby miał z nimi coś wspólnego? Okej, to jest akurat w miarę proste. By tak... Właśnie, bo to tak nie przejdzie. Znaczy, nawet nie muszę tego robić w taki sposób, wystarczy zrobić tak. Jak już mam dostęp do tych mocy, no to trzeba z nich korzystać, nie? Po co się męczyć, skoro można zrobić to w sposób alternatywny. Dobra, teraz dwie ciężkie i tutaj jedna lekka. That's quite a rock! A, to jest za lekkie. Okej. Okay. Czyli jedną tą muszę dać tam wyżej. Dobrze. Postawmy to w tym miejscu. Nie musiałem, ale chciałem. Pyk. Dobra. No, także z tym pójdzie gładko. Z tym pójdzie jeszcze gładzej. No, a teraz to trzeba rozwalić na dwa mniejsze i tylko postawić w dwóch miejscach. I lecimy! Jakby się to zepsuło, ale bym sobie teraz pluł w brodę, że taką ładną akcję bym zepsuł, nie? Ale na szczęście nie popsułem. Okej. Okay. Życia. Właśnie, życie mam pełne. Zawalczmy zatem. Panie Nikt. Fajny ma miecz. Wow! Te! Nocturne! Ty gier nie pomyliłeś, stary? O kurde! Nieźle! Naprawdę nieźle! Ty, to jest Nocturne połączony z Zedem! Skubaniutki! To mi serio weszło? Naprawdę? Unik! Unik! Dobra, powiedzmy, że to był unik. Jeszcze buffujemy ataki. I lecimy pełną parą. Ha, pełną parą, panie kolego. Dobra, nie udało mi się uniknąć, ale tarcza mnie ochroniła. Charge! Okej, to się nie udało. Oh boy, oh boy. Mówiłem, że walczymy z Zedem, nie? No kurde, go już właśnie zaklony swoje stworzył. O! Dawaj, dawaj, dawaj! Może przebijemy rekord? 200 chyba 10, dobrze pamiętam, było? Na rekordzie? Na Heraklesie? Już przebyliśmy, my 216. 222.
No, nowy rekord ciosów ustanowiony. Tego to już na pewno nie pobije do końca gry. Boom! Yeah! Okej, okay, dostajemy teraz czwarty medalion za upiora. I to wedle opisu medalionów powinno dać mi dostęp do jakiejś miejscówki. Legenda albo nic. Nowe zadanie. Zobaczmy. Jeszcze opis tutaj. Herb Odyseusza, ozdobiony symbolem niedokończonego całunu Penelopy. Był to sprytny wybieg, dzięki któremu Penelopa opędzała się od zalotników, aż do powrotu jej męża Odyseusza. Okej. I gdzie jest teraz ta ukryta komnata? O Boże, serio? Droga do nieśmiertelności zaczęła się u stóp posągu Ateny. Trzeba było darować sobie śmiertelników i od razu stworzyć posągi. Zeus, otwórz czeluść, nagrody. Albo nowa zbroja, albo nowy wygląd. Mam nadzieję, że nowa zbroja i jakaś fajna, ale to zrobimy kiedy indziej. Skoro już jestem tak blisko, no to przejedziemy się do tegoż miejsca. Znaczy do tych całych kół wodnych. Tylko może nie w wodzie. Bo w wodzie jestem troszkę wolny. Dobra, powoli do przodu, jak to się mówi, nie? Okej, okay, to było trochę dziwne. Postać tak dziwnie zgliczowała. No, odnawiamy, dziękować. Byle do góry. Byle do góry. Okej. Okay. Jeszcze kuń i lecimy. Bo kuń, stety bądź nie, biega o wiele lepiej od nas. Znaczy o wiele lepiej, o wiele szybciej. Od razu odesłany, to dobrze. To na skrzydełkach lecimy dalej. Co my tu mamy zrobić? No ała! Kurde, ty Hekaton Hejże jeden, ty! O kurde! I do widzenia! Aha, okej, okay. Ale to się chyba zatrzymało przez względu na tą walkę, bo powinien dokończyć trochę wcześniej. Minimalnie za daleko byłem, nie wierzę. Co, leci? Leci. Dobra, i tam je... A nie, właśnie, jeszcze musi być gdzieś drugie, bo to nie jest wszystko. Nie wyłączyła się, że tak powiem. Okej. Okay.
Jezu, kolejny automaton, za jakie grzechy! Nie ma żadnego zakopywania się. No co za gnój. Byłem w połowie ładowania ciosu, no. Out! No out! Won! Idioto! Dobra, fosfor weź się zajmij, co? Chłop był odporny na głazy. Dobra, to chyba gdzieś tu ominąłem to koło, tak mi się wydaje. Bo od razu poleciałem na górę, może tu jest gdzieś jakieś. Okej. Tak, tu jest na dole. To jest to tutaj. Drugie kółeczko, o którym myślałem wcześniej, że będą dwa w jednej miejscówce. Nie mam wytrzymałości, no to nigdzie nie polecę. Koło odblokowane, 2 z 3. Czas się więc zająć kolejnym. Ale przydałoby się też znaleźć jakieś kociołkirkę, bo niestety nie mam już zbyt dużo potek leczących. Mam ich zaledwie 5 sztuk z 12. Ale już te eliksiry na wytrzymałość też mi się kończą. A tu jedno działa. O nie. Możesz ty gnoju! Pozwolę, że się dociągnę tam, co? Zrobiłem unik, ale pewnie wiesz lepiej, go! Strzał. Trzeba celować w głeb, bo jak wiemy, są tam większe damage. A strzała Polina lubią sobie potrafią w taki łeb wybuchnąć. No, nawet nie mogę naładować sobie żadnego ciosu, no! Czy cały czas trzymacie tego tych podstawowych trafień?
Wreszcie. Dobra. Spróbujemy w takim razie odblokować to koło. Które musi być chyba jednak gdzieś na dole. To koło się obraca. Nie, to też się obraca. Które? A, to tutaj jest zablokowane, ok. Czy trafię? Jeha! O nie! Niestety nie trafiłem. Mój zwykły cios jest w stanie to rozwalić, ale... Mój zwykły cios albo cios tej boskiej mocy jest w stanie to zniszczyć, ale nic poza tym. Chodź. Nie uciekaj ode mnie. Nie uciekaj! Nie ma sensu. Przyjmij śmierć. Zresztą nie, dla ciebie to nie jest śmierć, ty po prostu wrzucisz do tartaru i się odrodzisz za jakiś czas. No. Phoenix was one step closer to freeing the forge from Typhon's grip. Little did Phoenix know, however, that the worst was yet to come. Okej, okay, to co jest gorsze w takim razie? Teraz pyk! Wielki przerąbany Hekaton Heir. Bo hej, why not? Dobra, czy ja mam gdzieś po drodze tutaj jakiś kocioł? Mam kocioł Kirkę w tym miejscu. Okej, okay, to widzimy się tam za momencik. Dobra, ja już jestem po ugotowaniu w kociołku wszystkiego, co potrzebowałem. Atmos Mechanicus. No, na pewno to. Ale tego frajera bym chciał zaskoczyć. Uważ, żeby mi się wytrzymałość nie skończyła. O, świetnie! Halo! Jak mam... Czemu mnie łapało w ogóle, że chcę wstać? Chodź. No i popsuł mi kombinację! Dziad jeden. Dzięki. Super, wykorzystał mi nie ten... jeden atak, który chciałem. Czy atak eliksir? Phoenix cleared the first vent, but realized there must be another. No, ona logicznie pewnie tam, nie?
Co, jest tutaj kolejny? Jest. Tym razem przez dwa automatony pilnowany. Ja pierdzielę. No to już wolałem tego Hekaton Heira. No i to jest tak samo jak z tamtym. Też go nie one-shotuję tym. Niestety. No żeż ty cholero jedna! Aha, werunik. Żegnam. Ej! Co jest? Już? Chodzisz normalnie? Halo? Dobra, momencik. Okej, już działa wszystko sprawnie. To co, postawmy sobie tutaj naszego klona. Nie musiałem, ale postawiłem. Okej, to potrzebuję czegoś ciężkiego. I tutaj takowa rzecz się znajduje, nawet mogę ją od razu tak wyciągnąć. A to jeszcze tutaj rzucę. Tu! Rzucę na czystej pewności. Wstrząśnięta do głębi. Ale kuźnia, czy... czy nasza Phoenix? We shall see! A nie, mam tutaj fast travel. Dobra. Tyle dobrego dla mnie. Nie, znowu! Czemu się zespili? Co, za każdym razem mam się z nimi uporać? Ja to chędożę, ja lecę teraz do questa głównego, nie będę znowu walczył z tymi przeciwnikami. No, zadania raczej dość oczywiste. No tak, zapominam ciągle o tym, że mogę kontrolować prędkość tych strzałów. I osobno wykupionej umiejętności. Cyk. I co, i to odblokowało teraz z tej strony? Ten? Tak jest. Ok.
Okej, okay, to już tutaj wrzućmy jeden. Od razu do drugiego już wrzucimy drugi. Żeby był, o czemu nie. O kurde, to jakieś kowadło rozpołowione. Szkoda rzemiosła, naprawdę. Okej. Okay. Numer... To mi nie wyszło. I to bardzo. Kurde, znowu. Bez komentarza akurat na to. Warto spróbuję obrócić. Do góry, spowolnić. Okej, okay, zaliczyło, na szczęście. Festos has the mightiest hammer ever crafted. Prawda? To jest osobna kuźnia dla mnie, jakbym chciał użyć. A, ale to jeszcze nie teraz. Muszę najpierw rozpalić całą kuźnię, żeby móc korzystać z tamtej. Nawet clever, choć trochę dziwne. Co jest? Czemu się nie paliło? Serio, to muszę konkretnie tą strzałą zrobić? Czemu nie mogę tak po prostu w to strzelić? A nie, dobra. Okej, okay, nieważne. Muszę to w odpowiedniej kolejności ustrzelić. Teraz ty. Jak to nie? A, okej, okay, dobra, nieważne. Okej, okay, czyli tutaj te muszę, czyli... Dobra, to już się tak nawet zapaliło. Dobrze. Czyli ten. Ten. I ten. Nie było aż tak trudne. Dobra, teraz zobaczmy, czy to by się udało tak zapalić. O, proszę. Aha, okej. Okay. A, dobra, nie, jednak jest kastenka. Jednak jest kastenka. Glyph. I think it represents this forge. And that one matches the statue outside. These are some kind of clue. Dobra, czy to teraz działa? Nie. Ciągle nie działa. Niestety, ciągle nie działa. Wydaje mi się, że brakuje tego... tej części tego kowadła. O! O, musiał się fast travelować, ale nie. Gościu sobie tutaj po prostu przyszedł. Ej, a czemu nie? Druga opcja nawet fajna. You're here. It's like the forge was calling me. I couldn't ignore it. About that, I cleared the vents, started the fires, and got the water wheels moving. Even unlocked some strange glyphs inside, but nothing happened. Well, I was talking to my friends, as well as, and they said they're the key to restarting it. They have to touch things. Now we're talking. Zeus. Co to miało znaczyć? Kuźnia ma tworzyć, a nie wyglądać, chłopie. Okej, okay, to poszło szybciej niż sądziłem.
aren't you industrious? A shame your labors have been wasted on mediocrity. The disfigured god's past is a cesspool. His future, the cleansing fires of the forge! Turn away! Leave him to burn in its flames! So yes! Skrzypiący przyboczny automatonów. O nie! Nie ma mowy! Wyłaź spod tej gleby i żryj mełata! Seriously! Weruni! Okej, to się nie wydarzyło. Czemu tak, tak legitnie odpowiedzieć, ale niestety się tak wydarzyło. Aha, pięknie! Czemu chybiłem? Może nie wiem, czemu. Jak ja chybiłem? Okej, tego się nie spodziewałem. Dobra, bo jeszcze nie mam błogosławieństwa od Afrodyty naładowanego. Ale się dopomóż! Żegnam. Okej, kuźnia zabezpieczona. I co teraz? A, bo to jest związane z quest? Nie, to jest tu. Okej, krok. Ktoś. Tak, fabuła. Fabuła się otwala. You're okay. What is this? Such pain in these markings. Sorrow? Suffering? Real art. I'd say you were trying to leave us a message. Me? How mixed media? I think past you left a clue to recover your memory. Something Typhon couldn't decipher. Can you read any of it? It's incomplete. Hephaestus, you genius! It is missing a piece! Now, where did I put it? This isn't your signature, Hephaestus! It's the rest of the puzzle! Hammer, a forge's fire, the statue, and this box. Do you know what this is? Of course, he did not know what it was, but in their possession was Pandora's box. You dare to open this again? Chaining you to this rock was your justice for giving fire to mortals. Pandora's box was the mortal's justice. So you forced your son Hephaestus to forge a box capable of unleashing every conceivable evil upon them? That's justice? Hephaestus was happy to oblige. He knew what he was doing. He did what he was ordered to do after you tortured him for his entire existence. Don't you talk about my son! Pandora acted with innocent curiosity by opening that box. You acted with vile contempt. I gave them a warning, and look what happened! Mortals ravaged and defiled their world and each other. Clearly, the warning was not enough. It's finished now. They are stone. And Pandora's box was the beginning of the end. So, first, we need a hammer. Check. Where did you... Never mind. I think past you is telling us we need to imbue that hammer with the power of the forge's fire. Then break through here. That is so me. If I'm reading this right, your essence is underneath. But that's not all. I told you what this is. That'd be a box.
enough suffering to fill the world. And you suffered, Hephaestus. A lot. Cast from Mount Olympus. Rejected. Alone. No matter how generous you were. No matter every god rejected you just because you were different. This box is the final clue. I think Typhon stole your suffering, and that's why you lost your memories. So, to get my memories, to get my talent back. You mean feeling the pain that's been locked away? Go! Okej, ciekawy pomysł. Puszka Pandory, młot Hefajstosa. Wstrząśnięta do głębi, okej. Przełom, nowe zadanie. I czy teraz mogę też dokończyć to? Tak, mogę. As Phoenix approached the forge, something told her she wasn't alone. No, come on! Kto tym razem? Jak ją za szmatę złapał? Legendarny osiłek Startaru. Are you serious? Ładujemy. Pum! Sto 47 trafień jak na razie. Okej. Czy może przebijemy? 219! Nawet nie wiem, czy nie pamiętam teraz, czy na Odysseusze miałem więcej, czy mniej. Ale chyba mniej. Okej, legendarny usiłek Startaru pokonany. Fosfor ognistej miłości. Sprawdźmy, co daje. Po trafieniu atakiem fosfora zamraża wrogów na 5 sekund. Fajne, a ja mam teraz... Fala uderzenia ma większe pole rażenia, zmieńmy go sobie. Sprawdźmy też tutaj. Opisy. Puszka Pandory. To cały czas była puszka Pandory? No w sumie fakt faktem, no puszka jest pusta, więc... Nie ma... To nie jest ten, nie jest już... niebezpieczna. Młot Hefajstosa sprawia wrażenie, jakby miał własny rozum i płonął wewnętrzną siłą. Masz szczęście, bo na przestrzeni eonów jego istnienia władał nim tylko jeden śmiertelnik. Co? A kto władał młotem Hefajstosa? Bo tylko jeden, ale nie chodzi o nas. Czyli o kogoś jeszcze. A kto jeszcze władał młotem Hefajstosa? Tutaj zdobyłem sobie poza nagraniem olśniewające skrzydła, ale to jest praktycznie reskin skrzydeł próżności. Po prostu te są niebieskie, te są czerwone. To jest praktycznie to samo. Ale tutaj mamy płonące skrzydła Zeusa, bo miałem skrzydła Zeusa i mamy upgrade na płonące. Zeus nie słynie z chłodnej głowy, te płonące skrzydła dają ci jego ogniste usposobienie. No, wyglądają fajnie. O, nawet błyskawice skaczą. To mi się podoba. Ale to chyba na tych chyba skaczą, bo tak, też skaczą. Tylko tutaj... No dobra, tutaj są trochę bardziej widoczne. No ale... Weźmy sobie te. Czemu nie? Ale myślę, że trzeba będzie w końcu powrócić... Znaczy powrócić, no. Potem sobie... Może na skrzydła Ikara się potem zmienię. No chyba, że coś lepszego jeszcze znajdę. 40 minut.
przełom. Kierując się wskazówkami ze ściany kuźni, Phoenix rozpoczęła proces ładowania młota Hefajstosa przy wykorzystaniu żaru kuźni. Wreszcie nadszedł jej koniec, spłonie w ogniu chwały. Nasyć młot Hefajstosa mocą wiecznego płomienia na najwyższym poziomie kuźni. Okej, okay, myślę, że to jest teraz taka akcja do otwarcia drogi do czeluści z esencją Hefajstosa. Więc myślę, że tym się jeszcze możemy zająć, ale z samym zwiedzaniem czeluści już się zajmiemy w innym odcinku. Czytaj w kolejnym. Tu oczywiście, żeby nie było za łatwo, musieli dać automatona. Fajne jest to, że jak jestem w powietrzu, to mnie nie może niczym trafić tak naprawdę. Adios! Okej, okay, czasówka na wlecenie wyżej. Troszkę mi to nie poszło, no ale okej. Okay. Aha, to tyle. Spodziewałem się czegoś więcej. No wyżej tutaj nie polecam, muszę gdzieś wspinać. O hej, dużo was. Ale nie jest to nic, z czym sobie nie poradzi mój młotek. No to z pana się już żegnamy. Okej. Okay. Poszło. Nasycamy z tej strony. Despite the extreme heat, Phoenix carried on undeterred, plunging the hammer of Hephaestus into the heart of the fire. Prometheus, this is pushing it. No human could dream of holding that hammer. Or holding your lightning. And yet, absorbing the power of the flames, the hammer came alive. And with it, Phoenix released the second of Hephaestus's blessing. With the hammer revived and Hephaestus's suffering trapped below, all Phoenix had to do now was jump. Okej. Okay. Co ty jeszcze mam odpalone? Roczne sztuki. Nowe zadanie. Odzyskaj esencję Hefajstosa. Czyli teraz odblokowujemy sobie tą czeluść. Tutaj tylko do odznaczenia to błogosławieństwo. Co to jest za zadanie to obok? Aha, napraw zbroję. O no tak, Boże, bo ja zawalczyłem z tym typem, ale finalnie nie naprawiłem tej zbroi. Kurde. Żebym się popisał teraz, no. Okej, okay, tam coś się jeszcze chowa, ale to innym razem. Dobra, naprawmy zbroję. With the hottest Spartois soldiers defeated, Phoenix could get to repairing the damaged armor. to poszło szybko. O, poważnie! Nowa grafika! Not quite in fashion, but it will do. Serio? Myślałem, że jakiś nowy pancerz będzie, a nie tylko skin. Teraz jestem trochę zawiedziony. Dobra, nośność eliksirów ulepszymy.
i atak mieczy na maksymalny poziom. A właśnie, jakby ktoś nie zauważył, bo kurde, nie wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, to mam nowy mieczyk na wyposażeniu, który dostałem właśnie za wykonywanie tych akcji dla... O, prawie plus 10 jeszcze, ciekawe. Ciekawe skąd to się wziął. Za wykonywanie tych zleceń, czy tam zadań na tej tablicy. Jest to miecz sprintera, dla was opisik. No i cóż. Ogarnijmy na sam koniec tego odcinka wejście do jamy Tartaru, w której jest uwięziona, co właśnie uwięziona, przetrzymywana, trzymana, zamknięta, o, to będzie najlepsze, myślę, wyjście, zamknięta esencja Hefajstosa. Czemu ze strachu? To raczej było z zadowolenia. Okej. Okay. Esencja... Znaczy esencja. Esencja, tak. Esencja w zasięgu ręki. Ale samą rozpadlinę... Nie no, samą tą jamę Tartaru będziemy zwiedzali w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.